Podczas pracy w naszej firmie przeszedłem dosyć długą drogę. Zaczynałem od stażysty, przez juniora, przez middle.NET dewelopera aż do seniora. Obecnie jestem na upskillu architektonicznym. Cześć, nazywam się Michał, od 5 lat pracuję w naszej firmie, jestem senior.NET deweloperem. Moja przygoda z firmą, ale także z samym poważnym programowaniem rozpoczęła się od 3-miesięcznego stażu, gdzie z grupą innych ambitnych osób budowaliśmy aplikacje. Mieliśmy swojego mentora, który pełnił dla nas także rolę często niewybrednego klienta. Po stażu zostałem junior.NET deweloperem i czekało na mnie kolejne wyzwanie. Trafiłem do swojego pierwszego komercyjnego projektu. Było to od razu wrzucenie na głęboką wodę. Projekt był trudny, z rozbudowaną logiką biznesową, do tego klient był dość wymagający. Ale dzięki temu, że nasz zespół był bardzo zgrany, otwarty i pomocny, udało się przejść przez to całkiem gładko i wdrożyć bez problemów do projektu. Udało mi się bliżej poznać współpracę z klientem, podszkolić język angielski i dzięki temu awansowałem na stanowisko middle.NET dewelopera. Po pierwszym doświadczeniu komercyjnym przyszedł czas na kolejne. Pierwsze spotkanie z chmurą obliczeniową. Trafiłem do projektu, gdzie budowaliśmy system typu e-commerce oparty o platformę Azure. W związku z tym, że bardzo spodobała mi się chmura obliczeniowa i wiem, jakie mamy możliwości w naszej firmie, skorzystałem z programu upskillowego. Podczas programu upskillowego nauczyłem się środowiska serverless na platformie Azure. Często też prowadziłem otwarte, długie, ale bardzo owocne dyskusje z moim mentorem i poznałem, że interesuje mnie nie tylko programowanie, ale może nawet bardziej architektura i projektowanie rozwiązań. Po przejściu upskillu trafiłem pierwszy raz do projektu i zostałem od razu liderem technicznym, gdzie budowaliśmy właśnie system w oparciu o środowisko serverless na platformie Azure, więc od razu udało mi się wykorzystać moje umiejętności w praktyce. Zyskałem także pierwsze doświadczenie mentoringowe, a także liderskie, co pozwoliło mi spełnić wszystkie wymagania, jakie są stawiane przed seniorem w naszej firmie i nim zostałem. Po projekcie opartym na serverlessie w Azure przyszedł czas na następne wyzwanie, jeszcze większe. Zostałem liderem technicznym dużej kilkunastoosobowej grupy backend deweloperów, która dodatkowo jest podzielona na 3 różne zespoły. Jest to projekt całkowicie cloud native i greenfieldowy, więc do moich codziennych obowiązków, oprócz oczywiście implementowania funkcjonalności, często dochodzi także organizowanie pracy zespołów, planowanie pracy zespołów, koordynacja, ale także projektowanie rozwiązań i architektura całego systemu. Okazało się, że architektura interesuje mnie nawet bardziej niż programowanie, więc zdecydowałem spróbować swoich sił na upskillu architektonicznym, który w naszej firmie przygotowuje do pełnienia roli Solutions Architekta. Zgłosiłem swoją chęć do osoby odpowiedzialnej, przeszedłem pierwszy assessment, no i teraz uczestniczę w programie upskillowym, gdzie codziennie tak naprawdę zdobywam nową wiedzę, uczę się nowych technik, technologii i narzędzi, które są niezbędne w codziennym życiu architekta. Więc jak właśnie usłyszeliście, nie jest to niemożliwe, wystarczy tylko duży nakład swojej pracy i można przejść w jednej firmie od stanowiska stażysty aż do Solutions Architekta.